Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Walkan, to jest przedświąteczny motodziennik, serdecznie zapraszam. Dzisiaj mamy dla Państwa oczywiście, jak co tydzień, sporo motoryzacyjnych nowości i ciekawostek, będzie też ranking. Sprawdzimy przed zakupem używany samochód, ale zaczynamy od Mazdy. W przyszłym roku na spokojnie wyjaśnimy sobie wszystkie wątpliwości dotyczące warstwy cynku, która znajduje się na niektórych elementach blacharskich tych japońskich samochodów, bo to, że ta warstwa cynku się tam znajduje, no to już chyba nie ulega wątpliwości. I szczerze mówiąc, nawet jeżeli jest ona dużo, dużo cieńsza niż na autach francuskich, no to dobrze, że w ogóle jest. Jak wspomniałem, to wszystko w przyszłym roku, a w tym roku mamy najnowszy model trójki i oficjalne polskie ceny. 94 900 zł. Tyle kosztuje najtańsza wersja 5-drzwiowego hatchbacka. Skrzynia manualna, silnik co prawda 2.0, ale o mocy 120 koni. Automat plus 8 tysięcy. Mocniejszy silnik 2.0, 180 koni. To minimum 113 tysięcy. Z automatem 121. Napęd na 4 koła to kolejna dyszka. Czyli podstawowa wersja z mocniejszym silnikiem, automatem i AWD to 131 000 zł. Podstawowa wersja jest z klimą, manualną, tempomatem i czujnikami parkowania, ale bez podgrzewanych foteli, kamery cofania, świateł LED-owych czy skórzanej tapicerki. Tak doposażone auto to nawet nieco ponad 150 tysięcy złotych, jeśli zdecydujemy się na lakier wymagający dopłaty. Jakby to powiedzieć, no super są te ceny, naprawdę bardzo i w ogóle. Tak na oko około 30 tysięcy więcej niż konkurencja. Ford albo Honda Civic. Serio, Civic z motorem nawet nieco mocniejszym, bo o mocy 126 koni z pojemności 1.0 kosztuje 30 tysięcy mniej niż Mazda, a za 150 tysięcy można kupić Typera. Porównywalny cenowo jest Mercedes klasy A, najnowszej generacji, który startuje od 97 tysięcy, z nieco tylko słabszym silnikiem o mocy 109 koni i nieco słabszymi osiągami, ale to Mercedes. Trzeba przy okazji postawić dwa pytania. Czy technologia zapłonu samoczynnego w silniku benzynowym nie będzie przypadkiem równie udana, co wcześniejsze silniki Wankla? Czy po 10 latach nie będzie jak z RX-8, przy której łatwiej osłapa niż oryginalny silnik? Oraz czy manewr z absurdalnymi, nie oszukujmy się, cenami nowej trójki nie jest przypadkiem sposobem na rozładowanie korków w autoryzowanych stacjach obsługi, bo czas oczekiwania na niektóre naprawy, choćby blacharsko-lakiernicze, potrafi być liczony w miesiącach. Aut sprzedało się za dużo, a sieć chyba nie była przygotowana na tak ogromne, jak w ostatnim czasie, zainteresowanie klientów. A skoro jesteśmy przy nowościach, kilka tygodni temu oficjalnego debiutu doczekała się Scala, nowy model Skody. Co to właściwie jest? Tak do końca to nie wiadomo, bo teoretycznie auto zastępuje Rapida, który z kolei miał być następcą Skody Octavii Tour, czyli dwójki kombi. Trochę pogmatwane, ale już tłumaczę. Skoda Octavia to auto kompaktowe, segment C, a o przynależności świadczy nie tylko platforma podłogowa i długość czy szerokość nadwozia, ale również rozstaw kół, rozstaw osi, wybór silników, jakość wykończenia i wykonania, lista opcji dodatkowych, ale też albo i przede wszystkim właściwości jezdne, precyzja układu kierowniczego, zawieszenia, wyciszenie kabiny, mnóstwo rzeczy. Skoda Octavia była kompaktem z segmentu C, nawet nieco przerośniętym. Rapid to napompowany segment B. Niby podobnie, ale jednak oczko niżej. Wracamy do skali. Auto ma mieć 4 m 36 cm długości, 1,79 m szerokości, rozstaw osi to 2 m 65 cm. Będzie więc skala dłuższa, szersza i szerzej rozstawiona niż 5-drzwiowy Golf. Ma być też od niego tańsza, ale to akurat wielka sztuka nie jest. Ile będzie kosztować? Prawdopodobnie 58 tysięcy złotych w podstawowej wersji, bo na tyle Skoda wycenia najtańszego Rapida. Oczywiście teraz dodając do niego na dzień dobry 10 tysięcy rabatu, bo przecież za te 58 tysięcy nikt przytomny by wersji 1.0 nie kupił. Jeśli się Państwu wydaje to wszystko potwornie zagmatwane, to właśnie takie ma być. Właśnie tak sprzedaje się w dzisiejszych czasach auta z pogranicza segmentów. Podwyżka, promocja, upust, opust, rabat, segment B, segment C, kompakt. Pojęć jest mnóstwo, ale przy skali warto pamiętać o kilku sprawach. Auto zbudowane jest w oparciu o platformę Polo czy Ibizy, a nie Octavii lub Golfa. Jest ładne i zgrabne na zewnątrz, w środku przypomina nieco wspomnianą najnowszą Ibizę. Pewnie będzie bardzo podobnie jeździć, o czym przekonamy się niedługo. Pierwsze egzemplarze będą dostępne w marcu, a cenniki pewnie nieco wcześniej. Dziś mamy też dla Państwa jedno zdjęcie Supry, to już chyba czwarty raz, jak o niej wspominamy, a to dopiero 14 odcinek. Ale może przy 30 będą już oficjalne ceny, albo chociaż zdjęcia. To jest zrobione z ukrycia. Jak widać, auto ma nieco wcześniejszego charakteru, ale jest urody raczej dyskusyjnej. Jakieś to wąskie. Albo zdjęcie wykonano pod mało korzystnym kątem. Kolejne dziwne auto to najnowsza generacja
generacja Lincolna Continentala. W przyszłym roku auto będzie dostępne nie tylko w takiej wersji, kosztującej około 50 tysięcy dolarów, z motorem V6 biturbo o mocy 400 koni pod maską, ale również dwa razy droższej, z produkcją ograniczoną do zaledwie 80 sztuk i udziwnieniem w postaci otwieranych pod prąd drzwi z tyłu. Jeśli pomysł się przyjmie, to w roku 2020 powstanie kolejna seria. Kiedyś było łatwiej. Było MTV, podstawiało się furę gangsta raperom na plan teledysku i sprzedaż szła w górę. A dzisiaj zostają influencerzy i influencerki. Takie czasy. A wracając do Continentala, super. Kiedyś można było zamówić podwozie z silnikiem w jednej wyspecjalizowanej firmie, nadwozie w innej. Odrobina różnorodności na pewno nikomu przecież nie zaszkodzi. Oczywiście za te 50 tysięcy dolarów dostajemy trochę więcej niż tylko otwierane pod prąd drzwi. Auto jest o 15 cm dłuższe, jest też bardzo luksusowo i komfortowo wyposażone. Fotele można regulować na ponad 30 różnych sposobów, jest bardzo dobry zestaw audio, jest też aktywny system tłumienia dźwięku. Lincolnów chyba na polskim rynku nie ma zbyt wiele. Ja na pewno takiego samochodu w tym roku jeszcze nie oglądałem, ale Peugeotów 5008 wbrew pozorom jest całkiem sporo. W chwili debiutu w roku 2009 nic nie zapowiadało sukcesu. Sylwetka tego wyglądającego na spore auto, ale mierzącego zaledwie 4 metry i 52 cm minivana, była nieco awangardowa i nie owijając w bawełnę, to nigdy nie było piękne auto. Nie było też tanie i jeśli ktoś się na niego zdecydował, najczęściej we Francji, to z powodów czysto praktycznych. Sporo miejsca w kabinie, 5 oddzielnych foteli, 4 z ISOFIX-ami, często 2 dodatkowe w bagażniku, sporo miejsca na bagaż, wygodna pozycja za kierownicą i naprawdę sporo przyjemności z komfortowej jazdy. Zwłaszcza z najmocniejszym dieslem 2.0 HDI pod maską. Przy okazji jest to jedyna warta szczerego polecenia wersja. Silniki benzynowe, wyłącznie 1.6 z doładowaniem lub bez, nie są zbyt udane. Diesel 1.6 lepszy, ale za słaby, a przez to w większych autach pracujących pod dużym obciążeniem awaryjne. Jeśli automat, to wyłącznie z 2.0 HDI. W 1.6 dostępna była tylko skrzynia zautomatyzowana. I właśnie ten najbardziej poszukiwany towar przyszło mi sprawdzić na zlecenie jednego z klientów, który szukał naprawdę ładnego egzemplarza. Obejrzałem 7 sztuk. Kupiliśmy oczywiście najlepszy. Ten, który teraz Państwo widzą, był bardzo blisko finału. Sprowadzony z Włoch nie miał nigdzie drugiej warstwy lakieru, ani żadnych śladów wypadku, bo obcierki to cecha wspólna tych samochodów. 5008 było wybierane przez rodzinę z trójką, nawet piątką dzieci. Jak to towarzystwo zaczynało w pewnym momencie ze sobą walczyć, to siedzący za kierownicą rodzic mógł nie zauważyć słupka, śmietnika albo innego zderzaka. Z tych 7 żaden nie był po wypadku, ale każdy był jakoś delikatnie podmalowywany albo trochę podrapany jak ten. Cena to 35 900 zł, rok produkcji 2014, przebieg poniżej 200 tysięcy i jest to przebieg oryginalny. Na wyposażeniu nawigacja, szkoda, że bez wyświetlacza przeziernego czy ksenonów, ale za to wnętrze jest czyste i zadbane. Naprawdę fajny samochód z niewielkimi śladami eksploatacji. Jazda testowa, silnik, skrzynia super, zawieszenie zaczyna powoli hałasować, nie zdążyłem tego zweryfikować na podnośniku, bo wyszedł inny problem. Delikatnie zaczyna być wyczuwalne koło dwumasowe. Przy oparowaniu sprzęgłem pojawiają się wibracje, których być nie powinno. Na razie można jeździć, a jak trzeba będzie to naprawić, to nie jest to wielki problem. Wraz z wymianą i oryginalnymi częściami powinniśmy się zamknąć w 3000 zł. Ale jak zaproponowałem sprzedającemu partycypację w kosztach, zaczął na mnie krzyczeć, że wymyślam, że on też jeździł i niczego nie zauważył. To był sierpień, proszę Państwa. Auto ciągle wisi na Automoto. Trzeba się było dogadywać, skoro był klient i chciał kupić. Ostatecznie za 34 tysiące złotych wybraliśmy i kupiliśmy absolutnie perfekcyjny egzemplarz sprowadzony z Niemiec. Bezwypadkowy, z mniejszym przebiegiem i w, tak jak wspomniałem, absolutnie perfekcyjnym stanie technicznym i wizualnym również. W zeszłym tygodniu bardzo żywiołowo i entuzjastycznie zareagowali Państwo na ranking. W związku z tym, bardzo proszę, no to kolejne. Dla przypomnienia, w tej części programu teoretyzujemy i staramy się dopasować auto do pewnych hipotetycznych, czasem zupełnie nieprawdopodobnych założeń. Na przykład ktoś jest miłośnikiem motoryzacji, uzależnionym od szukania, kupowania i tak naprawdę tylko by siedział w tych ogłoszeniach i najchętniej kupiłby wszystko. Założę się, że wielu takich właśnie nas teraz ogląda. Ale jednocześnie jest przecież jakieś życie dookoła. Rodzina, pies i tak dalej. No właśnie, pies. Nagle pojawia się pies i to duży, powiedzmy berneńczyk. Albo bernardyn, albo dog niemiecki. I potrzebne jest to jakże dodatkowe auto tylko i wyłącznie po to, by raz na jakiś czas można było pojechać całą rodziną na spacer z psem albo z samym wielkim psem do weterynarza. Budżet 5 tysięcy, im mniej tym lepiej. Czas, start. Zaczniemy od minivana z niskim progiem załadunku. Renault Espace trzeciej generacji. Czwórka to masakra. Nawet w trakcie sporadycznej eksploatacji w miarę bezpieczne są 2.0 diesel albo 2.0 turbo, ale to nie za te pieniądze. Ale trójkę i to w wersji Grand kupimy. Szukajmy zwykłej dwulitrowej benzyny. Na miejscu czwartym Volvo Kombi. Najwięcej frajdy dają starsze z
dwójką, siódemką albo dziewiątką na początku z napędem na tył. V70 jest już chyba nieco mniejsze. Wielkie auto, duże, wygodne, komfortowe, a pod maską, co się trafi, będzie dobre. Sprawdzenie pod kątem korozji podwozia obowiązkowe. Miejsce trzecie, kolejny minivan, tym razem amerykański Pontiac Transport. Buda z tworzywa, rama ze stali, silnik z plasteliny. Żart, ale z trzybiegowym automatem, mimo sporej pojemności, demon prędkości to nie jest. Ale klimat niezły. No i ile razy szukaliśmy pretekstu, by takiego kupić? Przy odrobinie szczęścia za 2-3 tysiące znajdziemy sztukę z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem. Na miejscu drugim Toyota Previa pierwszej generacji. To samochód dobry na wszystko i w kolejnych rankingach pojawi się pewnie nie raz. Silnik jest umieszczony centralnie pod fotelem kierowcy. Właściwości jezdne świetne. To wygodne i przyjemne w prowadzeniu auto. W dodatku bardzo, bardzo bezawaryjne. Jedyny wróg to oczywiście korozja. Jak się Państwo pewnie zdążyli zorientować, ja przyjaciół w tej branży dookoła motoryzacyjnej nigdy specjalnie nie szukałem i aktualnie z firmą Citroen Polska sytuacja jest dość napięta. Zresztą oni obrazili się śmiertelnie, zakładając, że ich i samochodów, ich marki nienawidzę. To jest absolutną bzdurą, dlatego że sam mam dwa Citroeny. Mam Citroena BX-a GTI, faza druga w dodatku. I tę oto psią budę na czterech kołach. Poznajcie Diego! To jest Diego. Adoptowaliśmy go w maju, jak był małym szczeniaczkiem, ważył 40 kg. Stój! Na rwańcu. No i był problem, dlatego że trzeba go było wsadzać do samochodu, co w dość takiej nieodległej perspektywie mogło się okazać niewykonalne, bo on teraz waży 80 kg, a nadal jest szczeniakiem. Potrzebny był jakiś samochód. No i brałem pod uwagę różne przeróżne, ale w końcu skończyło się na Citroenie XM. To jest rok 99, z ważnym przeglądem i z ważnym ubezpieczeniem. Zapłaciłem za niego jakieś 1500 zł, silnik 2,5 litra turbo diesel. Jeździ się nim przefantastycznie, zawsze chciałem takiego mieć. I to co najważniejsze, ze 3000 km już żeśmy wspólnie z Diego tym samochodem zrobili. Praktycznie bezawaryjnie, pierwszego dnia przetarł się przewód od hydrauliki. Sam to naprawiłem bez większego problemu. W przyszłym roku muszę wymienić progi, żeby przejść przegląd, ale mam dobry migomat, dam radę. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Wesołych świąt. W naprawdę doskonałym stanie, więc absolutnie nie żałujemy tego konkretnego egzemplarza. A teraz, skoro tak żywiołowo i jak to? Jeden. Pokaż mi to po prostu. Nie gul. Chodź, do bagażnika jeszcze. Jedziemy. Chodź, skakujemy. Chodź. Och, jak zimno psu. Jakbyś później. Chodź, skakuj, bydlaku. To możesz nabrać. Ale to się chyba nagrywa. Skakuj, bydlaku. Diego, chodź. Diegulku, proszę cię. Diego, ja cię bardzo proszę, wskocz do samochodu. Diego, chodź. No chodź. Biegniemy. Dobra, Jarek, musisz wytrzymać. Czas. Taki kadr na kontrolę. Chodź, Diego. Wejdź, proszę, Diego. Do pracy, ja nie mam czasu. Diego, wejdź. Jeśli dam radę. Wejdź, Diegulku, no wchodź. Chodź, Diegulku, chodź. Chodź, Diegulku, chodź. Chodź, wchodzi pies. Obiecuję, że będzie ciepły. To nigdy nie miało miejsca. Oczywiście.